kolejna część powieści Piastowskich już w sprzedaży. Imiennik do nabycia na kapitalbook.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak co sobotę zapraszam na kolejny cykl pytań i odpowiedzi. Dużo mnie ostatnio Państwo pytaliście, także wszystkie pytania sobie wydrukowałem i odpowiadam. Piotr Z09, co Pan sądzi na temat Ośrodka Studiów Wschodnich? Wie Pan, no to co ja mogę sądzić na temat Ośrodka Studiów Wschodnich? No ja miałem na studiach rosjoznawczych zajęcia z analitykami z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo cenię ich wiedzę merytoryczną, przygotowanie i zaangażowanie. To jest instytucja publiczna, która się zajmuje tak zwanym białym wywiadem, czyli analizowaniem sytuacji politycznej na podstawie prasy, tego co jest napisane w prasie w krajach wschodnich. I wydaje mi się, że zajmuje się tym nie najgorzej. Natomiast ja uważam, że taka oczywiście instytucja jest potrzebna, bo biały wywiad też jest potrzebny, co jasne, i powinien działać równolegle z wywiadem tam operacyjnym. Natomiast ja uważam, że problemem Ośrodka Studiów Wschodnich jest to, że on się zajmuje, że on ma w nazwie słowo wschodnie, a zajmuje się też Niemcami. No to jest trochę paradoksalna sytuacja, bo Niemcy nie są przecież naszym wschodnim sąsiadem, są naszym sąsiadem, ale zachodnim. Ja akurat uważam, że gdybyśmy poważnie chcieli poważną politykę prowadzić, to Ośrodek Studiów Wschodnich powinien zostać zamieniony w Ośrodek Analiz Politycznych i zajmować się analizą sytuacji nie tylko na wschodzie, ale też w innych częściach świata. Oczywiście z mniejszym czy większym natężeniem tego zajmowania się, w zależności od tego, które regiony świata są dla Polski największe, ale przecież w takim ośrodku analiz politycznych to powinna być i Wydział właśnie Wschodni, odpowiedzialny za dawny Związek Radziecki, i Zachodni, Zachodnioeuropejski, prawda, i tam Północnoafrykański i tak dalej, po to, żebyśmy mieli dostęp jako państwo do wiedzy, która jest nam potrzebna do realizowania swoich interesów. Także tyle sądzę, ale wykładowców moich byłych z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy pracowali w Ośrodku Studiów Wschodnich, wspominam bardzo miło. Pozdrawiam i pana Marka Mękiszaka, i pana doktora Rotkiewicza. Mogę wspominać w zajęcia z nimi tylko jak najlepiej. Robert Kowalski, 8507. Dlaczego pan jest rusofobem? Dlaczego nie mówi pan o kolonizacji Polski przez USA? Skąd ma gospodarka wziąć tanią energię, jeśli nie z Rosji? Szanowny panie, no ja nie jestem rusofobem i nie jestem też rusofilem. Ja zawsze głoszę taki pogląd, że w polityce się nie można kierować emocjami, tylko trzeba się kierować chłodnym interesem. I to zarówno w relacjach z Rosją, jak i w relacjach z Czechami, jak i w relacjach, prawda, z Pernambuco. Więc ja zawsze właśnie twierdziłem, na tym kanale mówię, że trzeba sobie budować stosunki oparte o interesy także z Rosją, a nie tylko z Rosją, z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej. Ja akurat uważam, że Polska ma określone interesy w Rosji i Rosja ma określone interesy w Polsce. I oczywiście trzeba współpracować z każdym krajem, także z Rosją, żeby dbać o własne interesy. No jakie są interesy Polski w Rosji? No po pierwszym zasadniczym interesem jest to, żeby Rosja nas nie napadła, żeby nie wystrzeliła w naszą stronę swoich rakiet, zwłaszcza nuklearnych. Drugim naszym interesem jest to, żeby Rosja była z rynkiem zbytu dla polskich przedsiębiorców, żebyśmy mogli tam sprzedawać przede wszystkim nasze produkty spożywcze. A trzecim interesem, to jest takim głównym, wydaje mi się, to jest to, żeby Polacy mieszkający w Rosji mogli sobie spokojnie żyć bez żadnych szykan ze strony rosyjskiego państwa. To są takie najważniejsze interesy, ale jest jeszcze tych interesów sporo więcej. I oczywiście ja jestem, zawsze byłem za współpracą z Rosją, a nie za głupiowymi kłótniami. Podobnie jak za współpracą ze wszystkimi innymi krajami. Dlaczego pan mi tutaj zarzuca, że ja nie mówię o kolonizacji Polski przez USA? No oczywiście, że mówię. Zawsze zwracałem uwagę na to, że ta jednowektorowa polityka zagraniczna jest błędem, że uwasalizowanie Polski, czy dawanie się zwasalizować Stanom Zjednoczonym jest błędem, że my jesteśmy takim chłopcem do bicia, którego Amerykanie traktują właśnie jak chłopca do bicia, jak pionka na wielkiej geopolitycznej szachownicy. Wielokrotnie przeciwko temu protestowałem i wielokrotnie to krytykowałem, także nie wiem, skąd pan
skąd pan to wziął. Pyta się pan, skąd ma gospodarka wziąć tanią energię, jeśli nie z Rosji. No ja oczywiście byłbym za współpracą energetyczną z Rosją, ale byłbym też za tym, żeby nasz potencjał energetyczny wykorzystywać. No my mamy podobno potężne złoża gazu łupkowego, które nie są eksploatowane. Mamy potężne złoża węgla, więc no to trzeba wszystko eksploatować i z tego korzystać. Granosik TAT 7506. Szanowny panie redaktorze, z zainteresowaniem zawsze słuchamy pana wypowiedzi i kupujemy najwyższy czas, gdzie pan zamieszcza swoje doskonałe artykuły. Ostatnio w tym programie przytacza pan to, co napisał Foreign Affairs Robert O'Brien i niestety widać, że nie orientuje się pan w kulisach polityki amerykańskiej. Trzeba szukać lepszych źródeł informacji. Tu w Kanadzie jest bardzo dobrze obeznany z polityką i ekonomią nie tylko amerykańską pan Artur Kalbarczyk. Pan Kalbarczyk, podobnie jak my, mieszka w Kanadzie od prawie 40 lat i od kilku lat prowadzi swój kanał w internecie. Radzimy posłuchać, co on mówi ze znawcem i jak odpowiada na liczne pytania słuchaczy. Przestanie pan się bać Trumpa. Pozdrawiam serdecznie Małgorzata. Pani Małgorzato, ja się nie boję Trumpa. Ja nie wiem, skąd u pani taki pomysł. Ja twierdzę, że ja kibicuję Trumpowi. Kibicowałem mu w 2016 roku. Kibicuję mu teraz. Ja uważam, że to jest prezydent dobry dla Stanów Zjednoczonych. Ja go cenię za to wszystko, co w życiu osiągnął, głównie za sukcesy biznesowe, za jego determinację, za podejście do życia, prawda, w którym mówi, że każde marzenie można zrealizować, tylko trzeba o to walczyć i trzeba się starać. Więc ja się nie boję Trumpa. Wręcz odwrotnie, ja bym widział w wygranej Donalda Trumpa duże szanse dla Polski. Natomiast widzę też zagrożenia wynikające z jego prezydentury dla Polski. Ale ja jestem chyba jedynym człowiekiem w przestrzeni publicznej w Polsce, który mówi, że my nie możemy mieć pretensji do Donalda Trumpa za to, że nie zawsze robi tak, jakbyśmy chcieli, bo Donald Trump będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nie Polski i będzie musiał dbać o interes Stanów Zjednoczonych, także wtedy, kiedy on jest sprzeczny z interesem Polski. Ja uważam, że niektóre wypowiedzi Donalda Trumpa są niepokojące, na przykład wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO, bo jeżeli Trump wyprowadzi Stany Zjednoczone z NATO, to NATO straci rację bytu i cała tak zwana flanka wschodnia może zostać rzucona na pożarcie Rosji. No to jest rzecz, która mnie niepokoi. Natomiast ja się nigdy nie bałem Trumpa, także nie wiem, skąd pani to wzięła. Archiwum Narodowca. Co sądzi pan o poglądach historycznych Piotra Zychowicza, a szczególnie o jego słynnej książce sprzed lat, Pakt Ribbentrop-Beck? Czy według pana zaprezentowany tam alternatywny scenariusz mógłby się sprawdzić? Bo ja bym z tym polemizował, gdyż po klęsce Związku Sowieckiego państwo polskie miałoby wojska niemieckie nie tylko za naszymi przedwojennymi granicami zachodnimi i północnymi, ale i za naszą wschodnią, czyli przy terenach przeznaczonych pod niemiecką tak zwaną przestrzeń życiową. No, proszę pana, ja bardzo cenię publicystykę Piotra Zychowicza. Ten jego rewizjonizm historyczny uważam, że czy ja się z nim zgadzam, czy nie, to za chwilę, ale on ma przede wszystkim jedną zaletę, że on wprowadza do przestrzeni publicznej, pokazuje w przestrzeni publicznej, że można myśleć inaczej, że on odrzuca jedynie słuszną wersję historii. Czy, wie pan, czy my, bo mogliśmy zawrzeć ten pakt z Hitlerem i pójść na Stalina? No mogliśmy oczywiście, ale co by się potoczyło dalej, to oczywiście nie wiemy, bo wcale nie jest pewne, że gdybyśmy w 1939 roku się przyłączyli do Hitlera i poszli razem z nim na wschód, to wojna by się zakończyła inaczej. Przecież wcale nie jest powiedziane, że Stalin by przegrał w 1939 roku, chociaż jego armia była dużo gorzej przygotowana do wojny niż w 1941. A w 1941 roku też przecież nie była wyjątkowo dobrze przygotowana. Ja nie żyłem w 1939 roku, nie wiem, nie znamy przecież wszystkich okoliczności, nie wiemy, jakby się to potoczyło. Natomiast wiem co innego, wiem to, że ten upadek Polski w 1939 roku był spowodowany tą durną polityką właśnie niedbania o własne interesy, czyli tym, żeśmy sobie doszli do wniosku, że mamy tutaj armię tak potężną i kawalerię tak potężną, że przegonimy tego Stalina i przegonimy tego Hitlera, prawda? I pokażemy mu, gdzie pieprz rośnie. No oni pokonali nas. Natomiast myśmy właśnie ze względu na ten polityczny romantyzm, tą głupotę, korupcję tych elit przedwojennych, no, zaprzestali modernizacji armii, żeśmy sobie inwestowali tam w lance, w kawalerię zamiast w czołgi i w samoloty, no i taki to przyniosło realny skutek. Także tu się mści, niezależnie od tego, czy ja się zgadzam z tezami Piotra Zychowicza, z większością części się zgadzam, na przykład z tą tezą o głupocie wybuchu Powstania Warszawskiego, to przecież była zbrodnia na narodzie polskim, to tu się mścił właśnie brak polityki realnej, czyli myślenie o polityce w kategoriach pobożnych życzeń, romantyzmu i chciejstwa. No i to mamy, wypisz, wymaluj teraz.
Janka 9832. Jak rozpocząć przygotowanie do wyjścia z Unii Europejskiej? Wie pani, no ja gdybym sprawował w Polsce władzę, to bym wziął i wyszedł. Po prostu bym ogłosił, że z dniem dzisiejszym Polska wychodzi z Unii Europejskiej i to wszystko, ale pozostając w Schengen, bo nas się często straszy, że Unia Europejska to są tam granice, swobodny handel i tak dalej. Nie. Unia Europejska to jest Komisja, prawda, Europejska, to jest Europarlament z tymi wszystkimi kretyńskimi dyrektywami. Natomiast swobodny przepływ usług, kapitału, dóbr i ludzi, to jest Schengen, to nie ma nic wspólnego z Unią. Także ja bym zaczął właśnie od tego, zrobiłbym to konkretnie, stanowczo i jednorazowo. No a jakbym potrzebował pretekstu, to bym karę śmierci wprowadził i tyle. Science Wolves 4417. Czy sławetny OMZRiK, Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, powinien zostać zdelegalizowany? Jeżeli tak, dlaczego? Jeżeli nie, dlaczego nie? Wie pan, ja uważam, że problem nie leży w samym ośrodku, bo to może trochę też, ale przede wszystkim w tym, że on za dużo może, on ma wpływ na zbyt dużą ilość rzeczy, to znaczy on ma prawo do składania zawiadomień na zachowania, które sam uznaje za rasistowskie i ksenofobiczne, i prokuratura i sądy słuchają tych bandytów lewackich jak ostatni idioci, nie wiedzieć zupełnie dlaczego. No to trzeba, jakby, żeby zlikwidować wpływ OMZRiKa na nasze życie, to trzeba po prostu zlikwidować wszystkie te idiotyczne przepisy o mowie nienawiści, o jakimś tam prześladowaniu kogoś, czy nawoływaniu do czegoś, co się nam nie podoba i tyle. Wielkim osiągnięciem cywilizacji łacińskiej jest wolność słowa i wolność słowa nie jest idealną wolnością słowa, no bo albo przyjmujemy zasadę, że wszystko wolno mówić, i ktoś tam od czasu do czasu powie coś, czym się poczujemy obrażeni, no trudno, no ale wolność słowa jest wyższą wartością, albo likwidujemy wolność słowa. No i jeżeli mamy mieć wolność słowa, to też trzeba, żeby sobie OMZRiK tam opowiadał swoje brednie i tyle, natomiast trzeba mu zabrać narzędzia prawne do prześladowania polskich patriotów. Także jeżeli nie będzie ścigane w Polsce głoszenie poglądów odmiennych od jedynie słusznych, to i OMZRiK nie będzie miał racji bytu. I tyle. Polska odnowa 3087. A jeżeli ktoś, kto ma dom, oświadczy, że zimą będzie mieszkał w ziemiance, w związku z tym nie będzie ogrzewał domu, to też będzie musiał termomodernizować? No pewnie, oczywiście, że tak, bo w termomodernizacji nie chodzi o to, żeby pan sobie mieszkał w ziemiance, albo o to, żeby pan tutaj składał jakieś oświadczenia, tylko o to, żeby z panem się podzielić pańskimi pieniędzmi. Przecież to żadnego innego sensu nie ma. A jak pan się buntuje, to żeby pana wyrzucić z domu i żeby ten dom za bezcen przyjął jakiś fundusz należący do starszych i mądrzejszych. Ciotka Jonka. Jestem właścicielem domu, ale w nim nie mieszkam. Też mam robić termomodernizację? No niech pani robi, bo jak pani nie zrobi, to przyjdzie urząd, da pani karę, wyrzucą panią z domu, a dom pani zlicytują. Po prostu Mietek. Panie redaktorze, co będzie z tą Polską? Mam żonę, wynajmujemy mieszkanie w dużym mieście, ale myślimy o przejściu na swoje i wzięcie kredytu. W tym kraju nie wiadomo, co wydarzy się za 2 tygodnie, a co dopiero za 15-20 lat. Zainwestować w Polsce, czy lepiej od razu uciekać za granicę? No to wie pan, no to są pytania takie filozoficzne. No to trudno, żebym ja panu mówił, co w pańskiej sytuacji życiowej pan powinien zrobić. Natomiast niech pan po prostu sobie poczeka. Teraz idzie bessa na rynku nieruchomości, więc za parę miesięcy, może nawet za parę tygodni, te ceny będą znacznie niższe niż są teraz. Entliczek Pierniczek. Trump i Biden to stare dziady. Obaj są odklejeni od rzeczywistości i grają w grę, której zasady się dawno zmieniły. Dla Zachodu już nie ma nadziei. Polska powinna wkleić się w BRICS i czekać na lepsze czasy. Chyba, że ma pan lepszy plan dla Polski. No ja mam lepszy plan dla Polski polegający na tym, żebyśmy w końcu stali się podmiotem na arenie międzynarodowej, żebyśmy w końcu zbudowali normalne państwo, zlikwidowali tą potworną biurokrację, która nam przeszkadza we wszystkim, i żebyśmy sami zaczęli decydować o swoich sprawach. Przemo Czerniak. Łatwo przychodzi krytyka zastanego porządku, ale z propozycjami na zmiany już ciężej. Ostatnia pana propozycja, by wykasować całe prawo, była absurdalna. Zdaje pan sobie sprawę, że z każde przestępstwo, włącznie z morderstwami itp., w wyniku nieobowiązywania kodeksu karnego byłoby legalne. Takie zagrywki stosowały komuchy, jak na przykład z brakiem cła na konkretne produkty przez 24 godziny. Wtedy ludzie dorabiali się nielegalnych fortun. A co dopiero mówić o braku wszelkiego prawa nawet przez godzinę. Autor operacji Okrągły Stół
powinien wiedzieć takie rzeczy. No, szanowny panie, no, z bólem stwierdzam, że pan nie zrozumiał to, co ja mówiłem. Bo padło tutaj pytanie od jednego z widzów, od czego ja bym zaczął rządy, gdybym rządził w Polsce i miał jakąś poważną władzę i jakie prawo bym zmienił. Ja wtedy powiedziałem, że zacząłbym od tego, żeby całe prawo napisać od początku, to znaczy technicznie, że trzeba byłoby ogłosić, że od dzisiaj za 3 miesiące, że to prawo, które jest, traci swoją ważność w jakimś tam dniu X, prawda, za 3 miesiące, do tego dnia ono obowiązuje. I o północy dnia X wchodzą już, całe prawo zostaje anulowane, ale wchodzą tylko te przepisy, które w międzyczasie przez te 3 miesiące uchwalimy i które miałyby być już przepisami rozsądnymi. Także nie wiem, dlaczego pan wyjaśnił, że wtedy, dlaczego pan tutaj dochodzi do wniosku, że każde przestępstwo wtedy byłoby legalne, no to znaczy, że do tego dnia X, czyli przez te 3 miesiące obowiązuje ten kodeks karny, który teraz jest, a jak, prawda, zegar robi o 12 pyk i wchodzimy w dzień X, to znaczy, że wtedy morderstwo jest ścigane według nowego kodeksu karnego, także nie zrozumiał mnie pan ku mojemu ubolewaniu. User MSAS 8795. Nie ma, nie było i nie będzie lepszego rządu niż PiS. Morawieckiego nie lubię, ale Kaczyński stał i stoi za Polską jako jedyny przez cały czas. Reszta to zwykli zdrajcy, co udowodnili przez 30 lat. Pokaż mi pan jednego większego patriotę niż Kaczyński. Wie pan, no nie wiem skąd te pańskie zachwyty nad Kaczyńskim, bo przecież ja widzę, jak Kaczyński rządził państwem, doprowadził to państwo do ruiny, do potwornego zadłużenia, do podziałów społecznych, do osłabienia potencjału militarnego. Napodpisywał on, jego brat i ten cały jego nieszczęsny rząd wszystkich tych kamieni milowych i tak dalej, więc nie wiem, skąd pan twierdzi, że nie ma lepszego, większego patrioty. A co do większych patriotów, to wie pan, ja znacznie wyżej cenię patriotyzm kolegów konfederatów, drużyny Brauna, prawda, narodowców i tak dalej niż Kaczyńskiego. Niech już Kaczyński odejdzie na emeryturę, na śmietnik historii, bo tam jest jego miejsce. Jarosław Wachowiak. Jak było z tą seksaferą Leppera i samoobrony? Wszystko wyssane z palca, czy coś było na rzeczy? Nie no, to oczywiście, że coś było na rzeczy, że tam ta seksafera była, tylko ona została podana do opinii publicznej w trochę inny sposób, niż wyglądała naprawdę. Bo seksafera została przez polityków PiSu wykorzystana politycznie, a nie karnie czy moralnie, bo to trzeba było przede wszystkim pokazać, żeby tych polityków nie można było tymi materiałami szantażować. Jeżeli były tam jakieś przestępstwa, trzeba to było rozliczyć na drodze prawnokarnej. Natomiast to z tego rozdmuchano wielką aferę polityczną i próbowano zdobyć materiały obciążające samoobrony po to, żeby samoobrona tańczyła tak, jak zagra Kaczyński, więc tak to było. No jak było tam z kulisami tych wszystkich seksualnych spraw, to nie wiem, bo nie zaglądałem do łóżka ani panu Łyżwińskiemu, ani panu Lepperowi, ani nikomu innemu. User KGHB0285. Rafał Wójcikowski, poseł od Kukiza, który wystąpił na mównicy w koszulce krytykującej okrągły stół. Zginął w wypadku i nikt się o niego nie upomina. Wie pan, czy komuś zalazł za skórę, czy tym razem wypadek był wypadkiem? Wie pan, to był wypadek jakiś bardzo dziwny, bo ja zresztą przedstawię kiedyś okoliczności śmierci posła Wójcikowskiego, ale myślę, że on zginął dlatego, że się naraził lobby hazardowemu. Taka jest moja teza. Ta jego śmierć była dość dziwna, bo jest relacja świadka, która mówi o tym, że poseł po wypadku wyszedł z samochodu, potem nie wiadomo dlaczego został znaleziony obok samochodu martwy. No to rzadko się takie wypadki zdarzają. Poza tym w jakichś dziwnych okolicznościach ten silnik wyskoczył wtedy podczas tego wypadku. Ja kiedyś to państwu przedstawię, kiedyś zrobię cały odcinek poświęcony śmierci świętej pamięci Wójcikowskiego. User 29H6B2. Panie Leszku, do niedawna krytykował pan PiS, a od kiedy przy władzy jest Platforma, przestawił pan wajchę na Platformę. Co się takiego stało? Wie pan, no nic się nie stało, tylko ja uważam, że dziennikarz zajmuje się krytyką władzy i spopatrzeniem na ręce władzy. No jak się władza zmieniła, to ja i zmieniam swój kierunek patrzenia, to znaczy patrzę na ręce, którzy aktualnie rządzą, także nic się nie zmieniło. Natomiast i nie dam się nigdy zapędzić w takie zaszufladkowanie, że jak ktoś krytykuje PiS, to musi być platfusem, a jak Platformę, to musi być pisowcem. To jedna banda. Dziękuję państwu serdecznie za dzisiejszy odcinek. Zachęcam do zadawania pytań, zachęcam do wspierania mnie finansowego z wykorzystaniem numeru rachunku bankowego, linków do PayPala, do Patronite'a, do Zrzutki.
Polecam Państwu moją książkę Fundusz Zbrodni, Kulisy Afery FOZ. Dawno jej nie reklamowałem już tutaj na moim kanale. Przypominam też Państwu, że działa moja specjalna grupa byłych policjantów, analityków, prawników, prywatnych detektywów, która pomaga Państwu rozwiązywać różne problemy i różne zagadki. Do zobaczenia.